Cześć kochani, witam Was serdecznie w ulubieńcach marca. Wiem, że ten filmik pojawia się z mega opóźnieniem, ale już śpieszę Wam z wytłumaczeniem na szybko dlaczego. Otóż moje drogie, wokół mojego domu dzieje się teraz bardzo dużo rzeczy. Mam dokończoną elewację zewnętrzną i ogólnie wiązało się to z tym, że wiecie, trzeba było w ciągu tygodnia przypilnować panów robotników, których notabene pozdrawiam serdecznie, ponieważ naprawdę tak pracowitych ludzi jak nasi górale z Zakopanego to chyba nigdzie w Polsce więcej nie ma. I powiem Wam, że naprawdę jesteśmy z mężem bardzo zadowoleni z efektów, więc warto było. Więc to w sumie tyle z moich wytłumaczeń. Teraz tak, druga kwestia, o którą będziecie zaraz pytać, to tutorial do tego makijażu, który teraz mam na sobie, pojawi się wkrótce, myślę, że w przyszłym tygodniu. Powiem Wam, że niezwykle rzadko mi się zdarza być zadowolonym naprawdę tak w 100% z makijażu, który sobie zrobię albo który zrobię w wyniku testowania na przykład jakiś tam palet i tak dalej. A powiem Wam, że ten makijaż naprawdę podoba mi się, więc dobra, koniec gadania, bo ja teraz w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że jest taki plan, że ja będę robiła krótkie filmy, no i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Więc może zacznę od pielęgnacji ciała. Na pierwszy front, że tak powiem, wojenny idzie balsam do ciała i jest to balsam z Garniera. Jest to Oil Beauty, odżywcze mleczko do ciała z olejkami. Jak wiecie, ja jestem ostatnimi czasy wielką fanką olejów, pielęgnacji olejowej i powiem Wam, że naprawdę przy mojej suchej skórze ciała sprawdza się ten olejek super. On nie ma jakiegoś super szczególnego zapachu, nie ma w ogóle moim zdaniem funkcji rozświetlającej, ale natomiast ma super funkcję nawilżającą. I powiem Wam, że słońce teraz mi centralnie świeci w oczy i pewnie będziecie to zaraz widzieć na filmie. Mnie będzie prześwietlać z jednej strony. Super, super. Blask, blask. No, dobra, chowaj się. I on ma w sobie olej arganowy, olej makadamia, olej migdałowy i olej różany. I moim zdaniem bardzo fajnie pielęgnuje skórę, ona jest naprawdę mega gładka. I jest mega gładka w połączeniu z drugą rzeczą do pielęgnacji i jest to peeling cukrowy z Perfekty. I ten peeling jest o zapachu lodów Melba. I on, jak wiecie, na każdy peeling cukrowy on ma takie kryształki, takie drobinki. Zapach jak zapach, powiem Wam, no po prostu jest mega słodki i tyle, ale on tak przepięknie, po prostu ja uwielbiam sobie robić ten peeling, bo on tak przepięknie wygładza skórę i tak super pozbawia nas tego martwego naskórka. Jak wiecie, ja jestem fanką ogólnie takich peelingów i naprawdę ma funkcję wygładzającą i w rzeczywistości on pod tym względem się sprawdza, więc jeżeli poszukujecie takiego produktu, który właśnie Wam nie podrażni skóry, a fajnie Wam ją wypeelinguje, to po prostu peelingi z Perfekty wszystkie są absolutnie fajne. Ja teraz właśnie chcę sobie również kupić balsam do tego, bo wiem, że one są bardzo bogate te balsamy, w sensie takie treściwe, a ja mam suchą skórę, więc myślę, że też fajnie mi się sprawdzą. Koszt tego, w ogóle one się pojawiły ostatnio w Lidlu i pojawiły się za około dyszkę, więc myślę, że jak za taką gramaturę 250 gram, gdzie to jest naprawdę dość, jak widzicie, takie solidne opakowanie, to myślę, że dyszka to naprawdę nie jest dużo. A ten balsam, o którym Wam mówiłam, olejkowy, to on, ja go kupiłam w Superfarmie, jak była jakaś promocja i wtedy go kupiłam za 12,99, natomiast on w stałej cenie kosztuje około 20 chyba 3, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Ja bym, powiem Wam szczerze, chyba bym nie kupiła go w takiej stałej cenie. On ma 400 ml, więc to nadal nie jest jakaś powalająca cena, ale ja tak mam takie postanowienie zawsze, że moje balsamy mają do 15 zł i zazwyczaj mi się to udaje. Ale ogólnie Wam go polecam, niezależnie od tego, w jakiej cenie uda Wam się go wyhaczyć. Kolejna rzecz to pielęgnacja twarzy i też Wam pokażę takie zestawienie dwóch produktów. Jest to żel micelarny z Biedry i żel do mycia twarzy z Nivea. I teraz zacznę od tego płynu micelarnego. To już jest moje drugie opakowanie. Ja dość namiętnie tego używam, dlatego że, no wiecie, ja codziennie coś majstruję przy tych makijażach i codziennie je zmywam i tak dalej, więc dość tego sporo idzie, ale one kosztują, słuchajcie, w Biedrze około 5 zł, więc naprawdę to nie jest jakaś powalająca cena, a wiem skąd inąd, że ta sama fabryka, która produkuje dla Biedry, czyli Torf Corporation, fabryka leków, to ja wiem, że oni produkują też dla taupy, więc ja myślę, że to się różni tylko jakimiś niewieloma składnikami, albo w ogóle żadnymi, tylko może brandem, nazwą, marką. I dlatego dostępny jest w Biedrze właśnie za takie śmieszne pieniądze. A naprawdę nie podrażnia oczu dla osób, które mają wrażliwe oczy, dla osób, które
które mają suchą okolicę koło oczu, które się boją tego, że jak będą pocierały demakijaż robią, że będą pocierały okolice oczu, to boją się, że będą miały jakieś nieprzyjemne zaczerwienienia, to absolutnie ten płyn micelarny tego Wam nie zrobi, więc tonizacja, demakijaż naprawdę na piątkę, cena również piątka, więc obydwie rzeczy na piątkę. No i żel, o którym też wspomniałam przed chwilą, jest do cery mieszanej i tłustej. Tak, ja wiem, zaraz mi powiecie, że przed chwilą mówiłam, że mam suchą, ale powiem Wam, że próbowałam takie do suchej cery i jakoś one nie do końca mi się sprawdziły. Ten żel do mycia twarzy nie ma jakichś mega drobinek, ma takie delikatne, bardzo fajnie pachną według mnie te żele z Nivea i nadaje się on zarówno do tego, żeby sobie wieczorem przemyć twarz po demakijażu, jak i rano, żeby sobie ją po prostu odświeżyć. Cena tego żelu to około 12 zł, więc również jest to cena, która uważam, że za 150 ml jest ceną jak najbardziej godną polecenia. I ostatnia rzecz do pielęgnacji to olejek awokado. Ten olejek awokado, ja nie pamiętam, czy on nie jest z któregoś z shiny boxów. Powiem Wam, że jest to firma Delawell. Jest to 100% olejek właśnie awokado i powiem Wam, że ja go stosuję właśnie m.in. do moich włosów i wydaje mi się, że te włosy tutaj na końcach szczególnie one mi się właśnie tak zaczęły poprawiać. Stosuję też go jako takie serum do twarzy i właśnie dzięki temu, że olejek awokado ma takie funkcje właśnie regenerujące, ujędrniające, nawilżające, to super mi się sprawdza. Nie powiem Wam ceny, bo właśnie nie pamiętam dokładnie, musiałabym znaleźć tą ulotkę shiny boxa i tak dalej, ale jak w sklepach eko myślę, że znajdziecie sobie takie 100% czyste oleje, jojoba, makadamia, awokado, arganowe olejki, także naprawdę co byście nie chciały, to możecie sobie znaleźć i możecie właśnie ich używać, więc serdecznie polecam. Ostatnia, naprawdę już ostatnia rzecz z pielęgnacji jest to masełko Nivea. Jest to masełko Nivea o smaku borówki amerykańskiej chyba. Blueberry, co to jest blueberry? Borówka? Chyba borówka. I ja właśnie sobie zdecydowałam się na ten smak, nie wiem czemu, ale jakoś tak mi się chyba opakowanie spodobało. I na początku byłam do tego trochę sceptycznie nastawiona, bo mówię tak, no kurczę, to mi nic nie robi w ogóle z ustami, a usta miałam takie mega suche. Właśnie też na którymś z filmików Wam o tym mówiłam. Powiem Wam, że po miesiącu stosowania naprawdę mi te usta fajnie ten balsam właśnie wyprowadził, że tak powiem, na drogę prostą i naprawdę teraz jak używam pomadek matowych, to w ogóle nie mam tego takiego nieprzyjemnego uczucia, takich właśnie drobinek na ustach, drobinek skórek, wiecie o co chodzi, takie nieprzyjemne uczucie, które też nie elegancko wygląda w połączeniu z pomadkami. A właśnie co zrobił, to zrobił ten właśnie oto masełkowy balsamik do ust. Ja go kupiłam w Superfarmie i zapłaciłam za niego 12 zł. I w ten sposób płynnie przechodzimy do makijażu. Chciałabym Wam na szybciutko wspomnieć o tych produktach. Pierwsze dwa produkty to jest makijaż twarzy i jest to baza pod podkład i jest to podkład. I pokażę je Wam może tak razem od razu w parze, żeby o każdym z nich się za bardzo nie rozdrabniać. Ta baza jest fajna, dlatego że możemy jej używać naprawdę zamiast kremu. Ma bardzo masełkowatą konsystencję, bardzo fajnie nawilża skórę, bardzo fajnie utrzymuje podkład przez cały bity dzień. Naprawdę, ja już pisałam o tym taką króciutką recenzję u siebie na fanpage'u na Facebooku, więc podlinkuję Wam również to na dole pod filmem, ten link. I to w sumie tyle. Ja go zakupiłam chyba w drogerii Natura i zapłaciłam za niego około 22 zł, więc nie było to mało. Zwłaszcza, że tu jest gramatura 30 ml, ale on starcza, jeszcze mi trochę zostało, więc on starcza na tak myślę półtorej miesiąca, więc powiedzmy, że można się ją wykosztować z tych 20 zł. I podkład, który mi się sprawdzał super właśnie w połączeniu z tą bazą, był to podkład L'Oreal Fallible i ja mam kolor 150, jest to Beige Eclat albo Radiant Beige, nie wiem czemu są takie dwie nazwy. W każdym razie jest to podkład moim zdaniem kryjący, moim zdaniem jest to takie krycie dzienne, które wyrównuje nam niedoskonałości, które nam je ewentualnie w jakiś sposób kryje, fajnie nam wyrównuje kolory skóry, ale nie daje nam efektu tapety, nie jest ciężki, utrzymuje się cały dzień, więc serdecznie Wam mogę polecić i oczywiście polecam, żeby zakupić go w sklepach internetowych ze względu na to, że one są w stałej cenie w sklepach internetowych za około 30 zł, natomiast w wszelkich drogeriach proponuję po prostu dobrać sobie kolor. Ze względu na to, że w drogeriach po prostu stała cena tego produktu to jest około 70 zł, chyba dokładnie 69,99. Powiem Wam szczerze, że chyba ich pogięło. Jeżeli można kupić to ten produkt, dokładnie ten sam produkt na sklepach internetowych, to nie widzę powodu, czemu przepłacać.
I jak już jesteśmy przy makijażu twarzy, to produktem, który utrwalał mi świetnie makijaż twarzy właśnie na cały bity dzień, był to puder prasowany z Rimmel Stay Matte i ja go mam w kolorze 003 Peach Glow. I tutaj jest informacja o tym, że on się nam trzyma do 5 godzin, w sensie takim, że utrzymuje naturalny wygląd i kontroluje właśnie ewentualne potencjalne błyszczenie się twarzy. Moja skóra ma tendencję do przedłuszczania się w strefie T, myślę, że wiele z nas ma ten problem. Natomiast ten produkt fajnie sobie z tym radzi, oczywiście po 5 godzinach, faktycznie po 4-5 godzinach trzeba sobie przypudrować delikatnie strefę T, uprzednio oczywiście ściągając namiar sebum bibułka matującymi lub chusteczką higieniczną. Natomiast myślę, że za cenę około, ja go kupiłam w ogóle za dyszkę, jak była przecena w Superfarmie wtedy, co było 40% czy 50% na wszystkie tam produkty z określonych firm. Więc za dyszkę to naprawdę, jak za taki produkt to super. I teraz jeszcze idą korektory. Idą korektory i pierwszy z korektorów to jest korektor L'Oreal Too Much Super Blendable Perfecting Concealer. I ja go mam w kolorze 002 Vanilla. I on jest korektorem, który ma kryć niedoskonałości cery. Powiem Wam szczerze, że ja w ogóle tych dwóch produktów totalnie nie używam jako produkty, które mają mi cokolwiek kryć na cerze, dlatego że krycie uprawiam tylko i wyłącznie podkładem. I tam, gdzie po prostu tych niedoskonałości jest gdzieś więcej, czy trzeba je bardziej przykryć, to po prostu dokładam sobie odrobinę więcej tego podkładu i udaje mi się je zakryć. Z tym, że ważnym i istotnym faktem jest to, że ja nie mam jakiejś mega problematycznej cery, która wymaga nie wiadomo jakiego krycia, więc być może wówczas bym poszukiwała jakichś mega właśnie maskujących niedoskonałości produktów. Ale ja w korektorach patrzę na to, aby te korektory służyły mi do krycia cieni pod oczami, ponieważ mam dość spore. I powiem Wam, że ten korektor z L'Oreal zdecydowanie polecam tym osobom, które nie mają mega cieni, ale które właśnie chcą sobie rozświetlić tą okolicę pod oczami i po prostu odświeżyć look ogólny na swojej skórze, twarzy. Więc ja go używam właśnie jako takiego korektora rozświetlającego, a później jako korektora, który ma już naprawdę tak ukryć worki pod oczami, cienie i tak dalej. To jest właśnie korektor, o którym nie wiem, czy już Wam wielokrotnie wspominałam, ale wielokrotnie chyba chciałam Wam o nim wspomnieć i naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Jest to korektor z Kobo Modeling Illuminator with Tense Up. Ale ja go porównuję cały czas do korektora z Collection Lasting Perfection. I on w istocie również ma i takie krycie, i taką trwałość, moim zdaniem. Cena tego korektora to około chyba 15 czy 12, 12 do 15 zł w drogeriach Natura. Natomiast cena tego korektora z L'Oreal Too Much, nie wiem, nie pamiętam dokładnie jaka jest, ale myślę, że to jest cena też około 25 czy nawet 30 zł. Powiem Wam, że normalnie bym go chyba nie kupiła, gdyby nie to, że on był właśnie w takiej fajnej promocji. To serdecznie polecam właśnie te dwa produkty. I teraz akcesorium, które po prostu zwaliło mnie z nóg pod koniec tego miesiąca, ponieważ dostałam go w prezencie urodzinowym. Jest to pędzelek do nakładania linera i ma taką szczególną budowę tutaj, że jest taki wygięty. Ma włosie, które się całkowicie, jak widzicie, rozposzczególnia na takie mniejsze elementy, czyli nie jest to taki sztywny pędzelek, ale on po prostu, powiem Wam, że on naprawdę za jednym zamachem jesteśmy w stanie zrobić idealną kreskę. Ja go, wiem, że on nie jest do kupienia pojedynczo, jako wiecie, poza zestawem, ale jest on z firmy Sunshine Minerals i ja naprawdę nie wiem, czemu ta firma jest tak mało znana, albo tak mało się o niej mówi, dlatego że ja twierdzę, iż po prostu ta firma jest firmą naprawdę produkującą fenomenalnej produkują te pędzle i ja je naprawdę porównuję do Hakuro i do Zoewy. A ten to już w ogóle, to jest mój wynalazek w ogóle marca i chyba nawet roku. Jeżeli poszukujecie, macie problem z malowaniem kresek jakikolwiek, to naprawdę po prostu wyhaczenie tego pędzelka albo pędzelka może o tego typu budowie, to po prostu Wam naprawdę odmieni Wasze życie. I jeszcze jeden produkt, który też u mnie po prostu ma połączenie właśnie z tym pędzelkiem, to jest produkt Duraline z Inglota. Jest to produkt, który ma służyć nam do nakładania na mokro prasowanych i sypkich cieni, podkreślać głębię koloru i przedłużać trwałość makijażu. I ja Wam powiem, że właśnie do nakładania na mokro idealnie,
do robienia kresek kolorowych, cieniami kolorowymi, żeby rozdrobić sobie te cienie do formy płynnej, też produkt idealny. On ma taką lekko oleistą konsystencję, on ma tutaj taką pipetkę, więc naprawdę nie przesadzimy z tym, żeby sobie dać jedną kropelkę dosłownie na dłoni, rozrobić produkt i namalować kreskę. Ja Wam w tutorialu do tego makijażu pokażę właśnie użycie tego produktu i jak to wszystko sobie ogarnąć. Także naprawdę, naprawdę będzie się działo, będzie się działo. No i to już by było, kochani, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało mi się ten filmik zrobić szybko. Za chwileczkę będę ten film dla Was edytować, to się okaże. Jeżeli tego typu filmik Wam się spodobał, to proszę o klikanie kciuków w górę. Ja Wam bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę. Zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Zapraszam również do odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku, bo tam się co któryś dzień pojawiają jakieś newsy dotyczące jakichś moich nowości kosmetycznych, albo pojawiają się jakieś makijaże dzienne, które akurat miałam czas sfotografować i wrzucić, więc jeżeli chcecie być ze mną w stałym kontakcie, to serdecznie Was zapraszam właśnie do moich social media. I teraz już życzę Wam serdecznie przemiłego dnia i widzimy się na następnym odcinku. Pa!